Cześć kochani, miałam dla Was nagrać filmik e, jakiś dłuższy o sianiu, ale przyznam, że tak mnie grypa wzięła, że po prostu leży martwa w łóżku. Więc dzisiaj na szybko chciałam Wam pokazać, jak się zmienił nasz regał w ciągu tygodnia, ile roślinek już się pojawiło, ile wzeszło pięknych siewek. I jak się to wszystko u nas zaczyna powoli zielenić. E, jak widzicie, zaczyna wschodzić bardzo ładnie jeżówka. No co prawda na razie tylko. Parę sztuk, bo dosłownie pięć, ale myślę, że ta jeżówka dopiero sobie rusza. Jak widzicie, ziemia jest wilgotna, podlewam sobie te swoje roślinki od spodu. Tu mamy wszystkie rodzaje papryk. Papryka powolutku zaczyna wychodzić. Tak jak Wam mówiłam, ja sobie opisywałam je na kubeczkach. Zaraz Wam pokażę, jak, ale jeżeli chodzi o paprykę, zobaczcie, jak przepięknie zeszła papryka. To jest odmiana. Tu mamy swoją meteczkę, już zobaczymy. To jest korbaczy, to jest ta. Fajna, słodka papryka, taka długa, troszkę podobna do słodkiego peperoni. Kolejna papryka, także papryki wzeszły mi przepięknie. Co mnie troszkę martwi, że tu w tym miejscu jak widzicie jest pusto. To jest zwykła papryka czerwona, pozyskiwana po prostu ze świeżej papryki. No i niespecjalnie ona jakoś się pojawiła. Tu powalczyliśmy troszkę z pleśnią pleśń nie zniknęła. Tu mamy jeżówkę w miksie. Fajnie wyszły. Widać, że pojawiają się już listki właściwe. Ale najbardziej zaskoczenie Pelargonie. Tu mamy kolejną Kornotitoro. To jest papryka pozyskiwana przeze mnie też z nasion z, y, moich y, papryk z zeszłego roku. Y, pojawiła się również jedna kobe, a zaraz wam wszystko pokażę. Tu mamy jedną, jedyną kobę, która sobie wzeszła już tam ładnie do słoneczka zaczyna. Się wyginać. Jak na razie widać sasanki, ani na oko nie widać, pomimo że ona była stratyfikowana. Tu jest Cornodidoru, która była siana z paczki, i też, jak widzicie, nie ma tych papryk, więc ewidentnie widać, że jeżeli możemy sobie pozyskać paprykę z nasionek, ze świeżego owocu, no to one dużo, dużo lepiej i szybciej kiełkują. Także na razie się nie martwimy. Ja, jak wiecie, siałam końcem stycznia swoje papryki, więc teraz mam jeszcze sporo czasu, żeby w razie czego zrobić dosiewkę. Jeśli za parę dni nie pojawią się jakieś siewki, to zapewne będę dosiewała. W tym miejscu jest też papryka rewia i papryka marta, czyli zwykła żółta. No i też nie w zeszły. Gdzieś tu ziemia zaczyna pękać i podnosić się, jak widzicie, więc obstawiam, że w tych miejscach będzie nam ta papryczka powoli kiełkowała. Tu mamy również sianą jak widzicie, ja opisuję sobie yy, na doniczce. I tu mamy jednego takiego słodziaka. Trochę się wygiął, zaraz go będę przedstawiała w inne miejsce. Jak widzicie, tu w kuwecie jest jeszcze woda. Ja właśnie podlewałam sobie te papryczki od spodu. Bardzo ładnie wzeszły nam, yy, wzeszł nam okrasny dzwonek. To jest papryka ostra, taka właśnie w kształcie dzwoneczka czerwonego. Także ona też zaraz pójdzie do okna, żeby nam się te sieweczki nie wyginały. Ale już zdejmuję kolejne. Tu mamy petunie. I petunie powolutku, powolutku sobie rosną w tym perlicie. Tu jedna coś się położyła. Zaraz ją postawimy, podsypiemy. Może jak stanę na palcach, to będziemy lepiej widzieć. Tu są kolejne petunie, także petunia powoli, powoli się pojawia. Tu jest też kornoditorosia ze świeżej paczuszki, którą kupiłam sobie niedawno w sklepie, właśnie w castoramie. No i widzicie, że ona przepięknie wschodzi, także papryki na pewno będzie mieć w tym roku bardzo ładne, także z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona, ale chyba najbardziej jestem zadowolona ze swoich petuni. I, so, i pelargoni. Zobaczcie, jakie pelargonie. Już widać, że powoli zaczynają się pojawiać drugie liście właściwe. Poczekam jeszcze, aż one troszkę podrosną. Wydaje mi się, że ładne sieweczki, zieloniutkie, fajnie wybarwione, więc na pewno będziemy w najbliższym czasie sobie to pikować, jak tylko troszkę doprowadzę się do ładu, bo powiem Wam, że jestem tak chora, że ledwo mówię, a nie chcę dla Was nagrywać jakiegoś bardzo długiego filmu, bo obstawiam, że skończy się to moim duszącym kaszlem nic nie zrozumicie. A później nie mam siły, przyznam szczerze, montować tego w całość. Tu kolejne pelargonie. Naprawdę jestem zachwycona. Przepięknie się pojawiły. I papryczki, kolejne papryczki. Tu mamy. A nie, przepraszam, są bakłażany. Wybaczcie, to jest bakłażan fioletowy. Tu na razie co prawda dwa, ale cakoniki to jest ten yy, bakłażan w paseczki. No i poziomki, ale poziomki powiem Wam, jestem troszkę rozczarowana. Jak wiecie, tu siałam jedną odmianę czerwonej poziomki, tu była odmiana Regina, Rugia i Baron de Somalier. Jak widzicie, Rugia wzeszła przepięknie. Jak się przyjrzycie, są już malusienkie, malusienkie listeczki właściwe, na co po niektórych siewkach, ale czekam aż pojawi się ich więcej. Wtedy będziemy je kępkami pikować. Natomiast jeśli chodzi o Reginę, wzeszła zaledwie sztuka. Także będę musiała się też mocniej przyjrzeć tym poziomkom, dlaczego są takie słabe wschody. Ewentualnie zacznę po prostu dzielić swoje yy, karpy. Karpy. Korzenie tych właśnie poziome, które mam już na inspekcji, czasem jeżeli one są takie naprawdę mega okazałe, to ja staram się je gdzieś tam rozerwać w połowie i po prostu ogarnąć. A tu mamy poziomeczkę Yellow Wonder, także ona wzeszła bardzo ładnie, jest dużo tych roślinek. Tak jak Wam mówiłam, te poziomki one wschodzą stosunkowo długo, bo potrafią nawet kiełkować 6 tygodni, więc się nie poddajemy na spokojnie. Będziemy dopiero w maju je wysadzać na miejsca stałe. A dzisiaj mamy 11 luty, więc tego czasu jest jeszcze dużo. Zawsze, jeszcze na spokojnie, można sobie je wysiać. E, co też e, dość słabo, przyznam, e, wzeszło, e, to e, tu mam. Jezus, co ja tu napisałam? Aha, petunie. Petunia ta taka z taką gwiazdeczką białą, no i też nieszczególnie się jakoś pojawiła. E, bardzo można prosto zauważyć, że niektóre papryki, które nasiona faktycznie miałam świeżusieńkie, kupione w tym roku, zeszły dużo lepiej. Natomiast e, tu jest na przykład yellow habanero, również kupowałam, ale tu było parę sieweczek tylko wrzucone. Wydaje mi się, że one jeszcze wykiełkują. Ale na przykład papryka z zulu, która jest taka ciemna, no to widzicie, że nie pojawiło się nic, a nasiona są zeszłoroczne, więc też wypadałoby, żeby już powoli zaczęły się one pojawiać. Tu wychodzi nam jakaś malusienieczka, siewka. Uwielbiam, jak się takie zielone roślinki powoli pojawiają. I tu akurat mamy paprykę habanero orange. Więc one standardowo, jak to habanero, będą dużo mniejsze. Ja nigdy tych papryk nie miałam jakichś wielkich, okazałych. Moje papryki gdzieś tam miały około 30 cm. Habanero, wówczas, kiedy wysadzam je na miejsca stałe, miała mniej więcej połowę wielkości tej standardowej papryki słodkiej, którą e, mamy u siebie. U mnie teraz tu w tym pomieszczeniu jest około 20 stopni. grzejnik oczywiście jest skręcony, wszystko stoi sobie na parapecie. Ze względu na to, że jednak zimno szło od okna, jak widzieliście mam koc po prostu między okno położony, żeby to zimno nie dmuchało bezpośrednio po tych siewkach, bo jednak wolę, żeby one miały w miarę stałą temperaturę. Kobea jeszcze sobie śpi, tylko ta jedna się pojawiła, którą Wam pokazywałam przed chwileczką. Tu ewidentnie widać, że ziemia jest wilgotna, bo to wczoraj wszystko było podlewane, ta woda już sobie odparowano. Teraz tylko będziemy czekać, aż te roślinki się pojawią. Jak widzicie, one nie są w jakimś całkowitym słońcu. Ja zawsze ustawiam je w takim miejscu, żeby one miały ciepło i żeby miały dostęp do wody. W momencie, kiedy pojawi się już właśnie roślinka, tak jak w tym przypadku, wtedy ustawiam sobie ją przy oknie, żeby ona miała dostęp do światła, żeby ta sieweczka rosła zdrowa i mocna. Także, kochani, ja wracam do łóżka, kładę się, e, pomyślę, co bym dobrego mogła dla Was w tygodniu nakręcić. Postaram się jak najszybciej wrócić do zdrowia. Mam teraz dwa dni weekendu, więc będę po prostu leżała, odpoczywała i wracała do zdrowia. Ja życzę Wam wszystkiego, y, oczywiście, co dobre, żeby wszystkie Te Wasze roślinki pięknie kiełkowały żeby ten sezon okazał się wspaniały. Napiszcie w komentarzach, czy też już coś Wam ładnie wschodzi na parapetach, czy dzisiaj coś siejecie, bo jest naprawdę fajna pogoda na to, żeby coś zasiać. U nas pięknie świeci słońce. No, a ja niestety jak zawsze musiałam się pochorować w najmniej odpowiednim momencie. Także pozdrawiam Was gorąco, pa pa!